Przed nami kolejne święta Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie łączy w sobie radość z tego, co zdarzyło się 2000 lat temu w Betlejem, z radością tego, co każdego z nas inspiruje do przeżywania w tym kolejnym roku tego świątecznego czasu. Cieszymy się z narodzin Chrystusa. Wiemy, co to wydarzenie spowodowało. Liczymy nie tylko lata nowej ery po Chrystusie, nie tylko śpiewamy kolędy, że Bóg się rodzi, ale także odkrywamy, że On z betlejemskiej stajenki poszedł nawet w swojej miłości do człowieka na Golgotę i na krzyż. I nie jest to bynajmniej zmącenie bożonarodzeniowej radości, ale podkreślenie tego, że pełnia miłości Boga do człowieka znalazła swoje odzwierciedlenie nawet w oddaniu swojego życia. Chcę dzisiaj w tym świątecznym czasie życzyć wszystkim, którzy z nami się łączą w obchodach świąt Bożego Narodzenia, radości dojrzałej, miłości głębokiej, nadziei, która przetrwa nie tylko te święta, ale będzie także pomagała nam przeżyć czas, który jest przed nami. Życzę wrażliwości. Wrażliwości, która pozwoli przywołać Boże Narodzenie, to sprzed 2000 lat, ale także te, które pisało nasze życie. Boże Narodzenie z dzieciństwa, z czasu dojrzewania, może trudne święta, które także mogły nas wiele nauczyć. Życzę, aby dzięki tej wierze i tej pogłębionej nadziei oraz wrażliwej miłości dane nam było te święta przeżyć na tyle wspaniale i pięknie, by chwilę po nich nikomu z nas nie brakowało nadziei, nie brakowało siły do realizacji zadań, które stają przed nami. A nade wszystko, by nadały naszemu życiu jeszcze głębszy sens i jeszcze większą wartość. Bóg się rodzi, moc truchleje. Niech w każdym z nas płynie z tego Bożego Narodzenia moc radości i moc siły. Błogosławionych świąt, szczęśliwego nowego 2024 roku.